dziecko na audiencji. Chłopaki. Brytyjscy lekarze przekonywali jednak, że dalsza terapia jest dosyć daremna, ale nie wszystko. Najwyższy przychylił się do tej argumentacji i podkreślił, że nowo uzyskane obywatelstwo polskie nie ma znaczenia, że dziecko to obywatel brytyjski i podlega brytyjskim sądom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Przegrali też sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W magazynie samego kraju spada liczba wyłudzeń kredytów na cudze nazwisko. Wynika z najnowszego raportu InfoDoc. Polacy coraz częściej zgłaszają zagubione lub skradzione dokumenty tożsamości do systemu Dokumenty Zastrzeżone, a to przekłada się na skuteczne zapobieganie wyłudzeniom. Więcej w materiale Małgorzaty Głogowskiej. Polacy mają coraz większą świadomość potrzeby ochrony swoich danych, mówi wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Dariusz Kozłowski. Obserwujemy to od wielu lat, że liczba zastrzeżeń w naszym systemie z roku na rok wzrasta. Za ostatni kwartał tego roku widzimy, że średnio statystycznie co 3 minuty trafia do systemu zastrzeżenia, co przełożyło się na koniec kwartału na ogólną liczbę 29 tysięcy sztuk. Wzrost liczby zastrzeganych dokumentów przekłada się na skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. Jak wynika z raportu InfoDoc, ich liczba w pierwszym kwartale tego roku była rekordowo niska. W tym kwartale zaobserwowaliśmy, że wyłudzeń w sektorze bankowym kredytów i pożyczek było jedynie albo aż 1270 sztuk, co jest liczbą najniższą od wielu, wielu lat. Odkąd robimy badania, jest to już 10 lat, liczba tych wyłudzeń zmalała prawie o połowę. W pierwszym kwartale roku odnotowano 14 prób wyłudzeń dziennie. Należy jednak zaznaczyć, że kwoty wyłudzeń są coraz wyższe. Każdego dnia na cudze nazwiska próbowano ukraść łącznie około 1 000 000 zł. Proceder wyłudzenia kredytu staje się coraz bardziej niebezpieczny z racji tego, że taki system istnieje i świadomość ludzi jest coraz większa. Natomiast przestępcy, którzy wyłudzają te kwoty, no, starają się dokonywać w dalszym ciągu tych prób i na coraz to wyższe kwoty. Czyli krótko mówiąc, potwierdza się taka prawidłowość, że jeżeli już kraść, to kraść miliony. Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w pierwszym kwartale roku to 100 milionów złotych. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Polacy więcej podróżują i coraz częściej decydują się na wypoczynek w kraju. Jak mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka, turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Świadczą o tym dane dotyczące ruchu turystycznego w Polsce w 2017 roku, które przygotował resort. W 2017 roku właśnie Polacy odbyli prawie 46 milionów podróży krajowych, a to w stosunku do roku 2016 wzrosło 5,5%. Na wakacje w kraju Polacy wydali w ubiegłym roku 24 miliardy 200 milionów złotych. Jak powiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka, do wzrostu wydatków na turystykę przyczyniło się kilka czynników. Jest to związane raz z sytuacją gospodarczą, też przekłada się na portfele Polaków z programem 500+, który też mocno przyczynił się do tego, że wiele polskich rodzin stać na to, żeby wypoczywać w Polsce. I też sytuacja geopolityczna. W 2017 roku do Polski przyjechało też więcej obcokrajowców, którzy łącznie wydali tu ponad 32 miliony 600 tysięcy złotych. 18,3 miliona turystów z zagranicy, którzy odwiedzili w 2017 roku Polskę. To jest też kilkuprocentowy wzrost w stosunku roku 2016. 83,8 miliona obcokrajowców, którzy odwiedzili Polskę, nie tylko powiedzmy sobie w celach turystycznych. Też tu są kilkuprocentowe wzrosty. Według danych ministerstwa wpływy z turystyki stanowią 6% polskiego PKB. Przemysław List, Polskie Radio. Północ, południe. Polskiego Radia 24. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara. Ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 21.30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Rządzący szukali porozumienia z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych, zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Rząd zawarł dziś porozumienie z częścią środowisk osób z niepełnosprawnościami. Minister rodziny żałuje, że pikietujący w Sejmie nie podpisali tego dokumentu. My przyszliśmy i zaproponowaliśmy konkret. Premier spotkał
się z osobami protestującymi w Sejmie. Ja nie umiem odpowiedzieć sobie, był tam prezydent Andrzej Duda. Czyli wszystkie najważniejsze osoby, prezydent, premier, mówimy, że dostrzegamy te problemy. Daliśmy propozycję ustawy zrównującej rentę socjalną z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Projekt jest procedowany. Koszt tego rozwiązania to jest niebagatelna kwota, 540 milionów złotych, a ja usłyszałam w Sejmie, że to są opłaty. Mimo apelu minister Elżbiety Rafalskiej, opiekunowie niepełnosprawnych nie kończą protestu, a zapowiadają, że nie wyjdą z Sejmu, dopóty nie zostanie zrealizowany ich postulat dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwołał szefową szczecińskiego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, przyczyną decyzji jest zamiana aresztu wobec gangstera Marka M., pseudonim Oczko, na poręczenie majątkowe w wysokości 400 tysięcy złotych. Nie godzę się na łagodne traktowanie przestępców, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Oprócz szefowej departamentu stanowisko stracił również prokurator referent, który zgodził się na zamianę aresztu na poręczenie. Marek M., pseudonim Oczko, jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przemycała i handlowała narkotykami. Już 17,5 tysiąca kont dostępowych do portalu E-KRUS założyli rolnicy odprowadzający składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Mogą dzięki temu korzystać z e-składki, czyli narzędzia dostępnego w ramach szybkich płatności internetowych PayByNet. Założenie konta dostępowego jest bardzo proste, wyjaśnia Krzysztof Płócienniczak, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Takie konto można założyć w dwojaki sposób. Po pierwsze, zgłaszając się do placówki terenowej, składając odpowiedni wniosek i ustanawiając login i hasło, jak również posiadając profil zaufany poprzez e-płat. Portal e-KRUS jest o tyle innowacyjny, że rolnik ma dostęp do swojego indywidualnego konta, zarówno jego jako płatnika składek, jak również domowników i członków rodzin. E-składka jest efektem współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a sam proces wnoszenia e-składki jest bardzo prosty i podobny, chociażby do sposobu dokonywania zakupu towarów i usług w sklepach internetowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz wiadomości ze sportu Andrzeja niż dobry wieczór. Rozpoczął się tenisowy sezon na kortach ziemnych, ale niedobrze dla Agnieszki Radwańskiej, która nie dokończyła meczu pierwszej rundy turnieju w Stambule. Polka tenisistka skreczowała przystanie 6-1 i 2-0 dla Chorwatki Dany Bekic, skarżąc się na ból pleców. To był pierwszy pojedynek Agnieszki Radwańskiej po miesięcznej przerwie. Były tenisista, obecnie trener i komentator Michał Lewandowski był nieco zaskoczony takim obrotem spraw. Ta wizyta trenerki wskazywałaby na to, że dolegliwość z plecami, nie docierały do nas żadne takie sygnały. Wiemy, że trenowała teraz normalnie przez ten miesiąc, ale może to była jakaś kontuzja, której doznała, nie wiem, dzisiaj rano przed meczem. No ciężko przewidywać, no w każdym razie mamy taki obrazek, gdzie bez względu na ten stan zdrowotny Agnieszka po prostu męczy się na nawierzchni ziemnej i to sama z sobą nie czuje tej nawierzchni, nie ma dobrego timingu. No, tenisa chciała też nie najlepsze, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest świadomość tego, że po prostu coś boli, czy też źle się po prostu czuje. Urat stawia pod znakiem zapytania występ Agnieszki Radwańskiej w imprezie na Ceglanej Mostce w Madrycie. Lepiej w depu, ale w Stuttgarcie, w którym Alicja Rosowska i Amerykanka Abigail Spears pokonały reprezentantki i gospodarzy Katrinę Witthoff i Annę Zaje 6-3, 3-6, 10-7 i awansowały do drugiej rundy. Swój pierwszy mecz w singlu przegrała Rosjanka Maria Szarapowa, która uległa rozstawionej z numerem 6 Francuzce Caroline Garcia 6-3, 3-6 i 4-6. Łukasz Kubot i brazylijski tenisista Marcelo Melo grają w Barcelonie i awansowali do ćwierćfinału debla. Na otwarcie najwyżej rozstawiony duet pokonał Rosjanina Karena Khachanova i Argentyńczyka Diego Schwartzmana 6-3 i 6-0. Tyle o tenisie, ale najważniejszym sportowym wydarzeniem dnia pierwszy półfinałowy mecz piłkarski Ligi Mistrzów na Anfield Road Liverpool FC kontra AS Roma. Spotkanie zapowiadało się fascynująco ze względu na to, że oba zespoły w ćwierćfinałach wyeliminowały faworytów Manchester City i Barcelonę. Po wyrównanej grze na początku po kwadransie gospodarze zdobyli sporą przewagę, ale piłkę po strzałach doborowego tercetu De Reds, Firmino, Mane, Salah znakomicie bronił Alisson.
W 36 minucie nic jednak nie mógł poradzić. Z ostrego kąta z linii pola karnego Egipcjanin Mohamed Salah fenomenalnym strzałem samo okienko zdobył prowadzenie. A więc 1-0 w doliczonym czasie pierwszej połowy. Salah poprawił z kontrataku i do przerwy Liverpool prowadzi 2-0. Wyniki relacja w kronice sportowej, na którą zapraszam 22:33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 36 minut temu minęła godzina 21. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, zapraszam na część drugą magazynu. Od czerwca wzrosną świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowano dziś podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej w Centrum Społecznym Dialog. Tym samym w całości zrealizowane zostanie jeden z dwóch postulatów protestujących w Sejmie od tygodnia opiekunów osób niepełnosprawnych. I właśnie o tym porozmawiamy już teraz z naszym gościem, którym jest Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność, portal Tysol.pl. Kłaniam się nisko, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Mamy więc konkretną propozycję przyjętą przez część środowiska, natomiast nieprzyjętą, odrzuconą przez te osoby, które protestują w Sejmie. Pytanie, co dalej w związku z tym? Na pewno jest to trudna sytuacja, ponieważ te osoby, które protestują w Sejmie, nie reprezentują żadnej konkretnej grupy. Tak więc ciężko dyskutować z pojedynczymi osobami, które mają żądania, tym bardziej że te żądania mogą być różne, tam jest grupa kilkunastu osób i teraz pytanie, z kim rozmawiać, jeżeli na przykład część postulatów tej części osób zostanie spełniona, a część nie, no to co dalej? Na pewno jest to ciężkie pod względem, trudne pod względem wizerunku, ponieważ no, tego typu tematyka społeczna jest taka dosyć wrażliwa. Wyborcy na pewno zastanawiają się, jak Prawo i Sprawiedliwość to rozegra, ale uważam, że rząd i partia rządząca jest przygotowana na różne rodzaju scenariusze, no bo z podobnymi problemami borykał się chociażby rząd Donalda Tuska. No to nie jest coś, co nagle spadło, tylko podejrzewam, że osoby, które zajmują się PR-em rządu, marketingiem, mają gotowe scenariusze również na takie dalsze losy, że ten strajk będzie wciąż trwał. No i co podkreśla wiele osób, rząd Prawa i Sprawiedliwości wsłuchuje się bardzo uważnie w rację protestujących. Mieliśmy już rozmawiających z protestującymi w Sejmie prezydenta, premiera, szefową resortu rodziny, pracy, polityki społecznej. Składane są kolejne propozycje, mamy kolejne zapowiedzi. No, na czele z informacją o tym, że projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. No i co warte podkreślenia, projekt ten zakłada wzrost tego świadczenia do kwoty 1029,80 zł. No i to warto podkreślić, jest jedna z wielu zapowiedzi rządu. Warto też zaznaczyć, że no, to nie ulega wątpliwości. Tym osobom pomóc trzeba. Te osoby przez wiele lat były zostawione same sobie i borykały się z dużymi problemami finansowymi. Natomiast jak zrobić to w taki sposób, byśmy za chwilę w Sejmie bądź przed Sejmem nie mieli protestów wielu innych grup, bowiem no, wiemy wszyscy, to banalne, ale jakże prawdziwe, budżet zgubny nie jest. Na pewno jest to efektem tego, że rząd Prawo i Sprawiedliwość prowadzą politykę propagandy sukcesu. Mówimy, że państwo ma coraz większą ściągalność podatku VAT, że rośnie PKB, że nasze dochody rosną, tak więc kolejne grupy będą przychodzić. I ja mówiłem to już przy proteście lekarzy rezydentów, że jeżeli zaspokoimy potrzeby jednej grupy społecznej, to i kolejne się upomną. Przypominam, że chociażby nauczyciele w Polsce zarabiają zbyt mało, jeżeli porównamy ich do odpowiedników z państw zachodnich, no ale musimy pamiętać, że wciąż jednak jesteśmy relatywnie dosyć ubogim społeczeństwem i te piętno PRL-u, piętno nie do końca danej transformacji za nas tutaj będzie wisieć i na pewno minister Rafalska, na pewno ten rząd nie może odpowiadać za zaniedbania tych 20 kilku lat III Rzeczypospolitej, tak więc może odpowiadać za 2 lata. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby przedstawić, jeżeli wciąż będą te protesty trwały i będą rozmowy kontynuowane, to należy przedstawić taki rodzaj mapy drogowej, czyli co możemy obiecać,
na najbliższe 2 lata i po tych 2 latach możecie powiedzieć, a przy okazji, co możemy obiecać już teraz, na następne kolejne 4 lata, jeśli nas wybierzecie, czyli robimy plan na 6 lat i po 2 latach możecie powiedzieć, sprawdza, możecie ocenić, co zrobiliśmy, co zrobiliście i wyciągnąć z tego konsekwencje w postaci głosu na nas lub braku tego głosu. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość akurat ma się pochwalić, może się pochwalić tym, co nie jest częste w polityce, że realizowało pewne ważne postulaty wyborcze z kampanii, tak jak chociażby wprowadzenie programu 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego. No to są rzeczy namacalne, które możemy sprawdzić, powiedzieć, tak, rzeczywiście udało się to zrobić. Tak więc trzeba mówić kawa na ławę, co jesteśmy w stanie zrobić, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Na pewno będą to ciężkie negocjacje i trzeba mieć właśnie, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę w głowie, to, że są kolejne grupy społeczne, które mogą upomnieć się o coś, co im się po części należy. No i też jest tak, że bardzo często solidaryzujemy się z różnego rodzaju grupami społecznymi. Uważamy, że więcej powinni zarabiać lekarze, więcej powinny zarabiać pielęgniarki, policjanci, opiekunowie osób niepełnosprawnych i te osoby niepełnosprawne jak najbardziej, to pełna zgoda. Ale kiedy jesteśmy już pytani o to, czy chcielibyśmy, by było to finansowane z naszych podatków, a tym samym czy godzimy się na wzrost podatków, odpowiedź jest już przecząca, negatywna. Premier Mateusz Morawiecki mówi tak, podatek solidarnościowy, to tak zwana danina solidarnościowa, która dotknęłaby niewielkiego procenta, ułamka osób w naszym kraju zarabiających najwięcej, miałaby te właśnie potrzeby sfinansować. Jak pan redaktor ocenia ten pomysł? W ogóle podkreśliłbym to, że premier Morawiecki dokonał sprytnego zabiegu, nie używał słowa podatek, tylko zastąpił je słowem danina. Ono kojarzy się na pewno dużo lepiej niż słowo podatek. Podobał mi się zabieg zrzucenia po części tego problemu na opozycję, no bo opozycja, która przybrała maskę opozycji totalnej, która jest na nie praktycznie we wszystkim, no jest opozycją niepotrzebną, opozycją złą, no opozycją, której nie powinno być w państwie demokratycznym, bo opozycja też po części odpowiada za to, jak wygląda chociażby debata publiczna. Tak więc pomysł zapisania pewnego rodzaju formy solidarności społecznej do konstytucji jest dobry. Zresztą po części nasza gospodarka jest w konstytucji nazwana gospodarką społeczną. Tak więc to jest też troszkę sprawdzian z naszego człowieczeństwa. No bo osoby, które są w pełni niepełnosprawne, wymagają opieki przynajmniej ze strony jednej, a czasami ze strony 2 osób. Te osoby nie mają możliwości podjęcia pracy zawodowej i w idealnym państwie, w państwie dobrobytu, w państwie rozwijającym się, takie osoby powinny mieć zapewnione rzeczywiście pensje w postaci przynajmniej tej średniej krajowej i oczywiście pełne wsparcie państwa w takich sprawach jak rehabilitacja, jak leki, jak dalsze leczenie, czy chociażby prace naukowe nad rozwiązaniem pewnych chorób, na które jeszcze odpowiedzi nie znamy. Tylko właśnie pytanie, czy my jesteśmy już państwem, które na to stać? No należy jak gdyby krok po kroku realizować te postulaty, aby te osoby właśnie mogły prowadzić normalne życie, no bo niestety często te życie jest trudne i wykluczające właśnie pracę zawodową. Nie ma pan redaktor takiego wrażenia, odnosząc się jeszcze bezpośrednio do protestu tych osób, opiekunów osób niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych w Sejmie, że postulaty tych osób są jak najbardziej zasadne. Chcą one, mówiąc w uproszczeniu, chleba, natomiast opozycja chce igrzysk i wcale nie zależy na tym, żeby ten protest jak najszybciej się zakończył, bo kiedy minister Elżbieta Rafalska zachęca, by te osoby nie protestowały w Sejmie, nie leżały na korytarzach, nie koczowały tam, co na pewno nie jest komfortowe, nie jest przyjemne i nie jest miłe dla tychże właśnie osób, no to niektórzy przedstawiciele opozycji organizują ad hoc wizyty w Sejmie rehabilitantów, którzy tam na miejscu mają tym osobom pomagać. Ja jeszcze w tej kadencji Sejmu nie widziałem normalnej, merytorycznej dyskusji z opozycją, która by przyniosła jakieś plusy, a w tego typu sprawach uważam, że poglądy polityczne na, nie wiem, na historię, na politykę zagraniczną nie mają żadnego wpływu na to, że można zaproponować dobre rozwiązania i głos opozycji również powinien być wysłuchany, tylko że właśnie tutaj widać tą szopkę polityczną, ten marketing polityczny, co troszkę napawa obrzydzenia, bo to są jednak takie tematy, które powinny być ponad podziałami politycznymi, bo jeżeli dogadywać, jeżeli szukać płaszczyzny rozmowy, jeżeli nie w takich tematach, to w jakich. A w kwestii jeszcze tutaj propozycji Mateusza Morawieckiego, ona jest troszkę smutna, bo tam zaproponowano, że to mają być te najbogatsze osoby w państwie, które zarabiają powyżej 15 tysięcy złotych. Jeden z profili na Facebooku wyliczył, że to jest kwota, którą zarabia średnio nauczyciel w Niemczech. I to niestety pokazuje, jak ubogim jesteśmy społeczeństwem, bo w Polsce tego typu osób zarabiają
zarabiających przynajmniej tyle, co nauczyciel w Niemczech, jest niecałe 70 tysięcy osób. Czyli wszystkie te osoby zmieściłyby się na Stadionie Narodowym, na trybunie i po części zajmując płytę boiska. No to niestety napawa nas smutkiem. I pytanie, czy jeżeli to ma być domina solidarnościowa, czy ona powinna obejmować tylko i wyłącznie tą klasę wyższą? No jeżeli jesteśmy solidarni, to dlaczego ma być solidarny tylko ten najbogatszy, a nie na przykład osoba z klasy średniej, no tak jak ja, czy podejrzewam pan redaktor, czy ktokolwiek inny. Ja jako człowiek jestem w stanie płacę podatki, składam się na państwo. Tak więc uważam, że to jest po części sprawne z naszego człowieczeństwa. Tylko, że właśnie no, państwo ma również inne potrzeby, inne wydatki. Tak więc. Też chętnie dołożyłbym się do tej sprawy, jeśli tylko i wyłącznie tego rodzaju podatek, czy też danina byłyby wprowadzone. Na koniec jeszcze słowo o dostępności. Plus to nowy program, nowa, bardzo szeroka oferta dla osób niepełnosprawnych. Wiemy, że te osoby mają problem potężny z podjęciem pracy. Bardzo często chcą pracować, nie ma dla nich ofert na rynku pracy, a jeśli są, to często wiążą się z dalekimi dojazdami, a wykonalną rzeczą dla tych właśnie osób. Uważam, że akurat z rozwojem techniki, z przeniesieniem często pracy do internetu, możemy pracować, coraz częściej pracujemy zdalnie, coraz częściej pracujemy mobilnie, coraz częściej pracujemy przy użyciu komputera. I to uważam, że ten problem akurat będzie likwidowany z czasem, wraz właśnie z postępem technicznym, wraz z cyfryzacją państwa. Tym bardziej właśnie w obecnej sytuacji, gdy te bezrobocie jest historycznie małe, to uważam, że je prędzej czy później samo po prostu zlikwiduje. Ale dobrze, że rząd podejmuje tego typu kroki. Tylko, że akurat myślę, że w tej kwestii tego protestu to głównym problemem są te osoby, które no, nie są w stanie podjąć pracy i opiekunowie również nie są w stanie podjąć pracy. No, to są przykłady skrajne i nieco inne niż osoby, które są chore, ale mogą podejmować różnego rodzaju pracę, na przykład niezwiązane z pracą fizyczną. No i tymi osobami państwo powinno się zaopiekować z definicji. To nie ulega to wątpliwości, myślę, żadnej. Tak, oczywiście. No tak jak mówię, to jest nasz sprawdzian z człowieczeństwa, z humanizmu. Tak więc uważam, że na pewno wyborcy będą oceniali tą wrażliwość społeczną, a Prawo i Sprawiedliwość słynęło z tego, że dobrze radzi sobie w tych tematach. Na pewno dużo lepiej niż partie liberalne, które no, ta funkcja opiekuńcza państwa jest tam ograniczona. Według tych skrajnych liberałów jest zlikwidowana. Tak więc ja jako osoba o takiej wrażliwości społecznej uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinna sobie z tym wszystkim poradzić. No i takich osób wrażliwych na los innych, jak pan redaktor, jest na szczęście większość. W naszym kraju pojawił się już sondaż, gdzie pytanie o tę daninę solidarnościową się pojawia. Większość osób chciałaby wprowadzenia takiego podatku na taki właśnie cel, choć odsetek osób, które są przeciwne, jest też całkiem spory. Myślę, że tutaj rola duża dialogu ze społeczeństwem strony rządzącej, ale o tym już przy innej okazji. A takie myślę będą się pojawiały. Za dziś dziękuję. Mateusz Kosiński, Tygodnik Solidarność i portal Tysol.pl był gościem magazynu Północ-Południe. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, miłego wieczoru życzę. Polskie Radio 24. Północ-Południe. I kolejny temat w naszym magazynie. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przebywa z dwudniową wizytą w ONZ. Jedną z pierwszych rozmów przed rozpoczęciem przewodnictwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa było spotkanie z ambasadorem USA przy ONZ, właśnie z ministrem spraw zagranicznych, profesorem Jackiem Czaputowiczem w Nowym Jorku. Rozmawiała Małgorzata Kałuża. Panie ministrze, jak przebiegało spotkanie z amerykańską ambasadą przy ONZ-cie? Było to dobre spotkanie. Omówiliśmy plany Rady Bezpieczeństwa na najbliższy miesiąc. Przypomnę, że Polska pełni prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa. Mówiliśmy, jakie problemy mogą się pojawić. Przede wszystkim Syria, później Irak, Korea Północna. Być może Ukraina będzie omawiana, a także przedstawiłem nasze priorytety, bo jako przewodniczący możemy sformatować debatę na ważne problemy międzynarodowe. Dla nas ważnym problemem jest przestrzeganie prawa międzynarodowego w kontekście funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa. 17 maja odbędzie się debata otwarta na ten temat, który będzie przewodniczył prezydent Andrzej Duda. 22 maja będę ja przewodniczył w debacie na temat prawa humanitarnego i konfliktów, przestrzegania prawa społeczności cywilnej w obliczu konfliktów. Czyli to są takie główne, dodatkowe wydarzenia. Wspomnę jeszcze, że 9 maja odbędzie się briefing na temat organizacji pokojowych z udziałem wybranych dowódców tych organizacji. A 4 maja formuła ARIA, dyskusja na temat dzieci, losu dzieci w konfliktu, wykorzystywania dzieci w konfliktu. Czyli to są te dodatkowe dyskusje.
dyskusję poza tym normalnym programem Rady Bezpieczeństwa. Z kim jeszcze rozmawiał pan oprócz spotkania z amerykańską ambasadą? Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Turcji, który uczestniczył w debacie w tej samej co ja. Omówiliśmy stosunki dwustronne, gospodarcze, polityczne, a także razem występujemy w ramach trójkąta strategicznego z Rumunią, gdzie członkowie NATO tutaj przyczyniamy się do zapewnienia bezpieczeństwa. W Turcji odbędą się wybory w czerwcu. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie właśnie już po wyborach razem z ministrem spraw zagranicznych Rumunii, który będzie organizował to spotkanie. Omówiliśmy ewentualną współpracę wobec Bałkanów, a także w innych okręgach. Spotkamy się także za tydzień, nawet już ten piątek, na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli. Turcja jest naszym ważnym partnerem, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim, ale także jest to ważne państwo pod względem gospodarczym, no i wpływowe. Cieszę się z tego spotkania. Rozmawiałem także z ministrem spraw zagranicznych Islandii na temat współpracy dwustronnej, a także na naszych wzajemnych stosunków i stosunków Unii Europejskiej z Islandią po Brexicie. Te dwa państwa, ministrowie tych dwóch państw, nie należą do Unii Europejskiej, dlatego wykorzystuję możliwości spotkań tutaj z tymi, którzy nie należą do Unii, bowiem w ramach Unii Europejskiej mamy szersze możliwości spotkań. Będę się widział z ministrem spraw zagranicznych Iranu na jego prośbę i będziemy mówić o tych problemach, o których mówiłem. Zapewnienie porozumienia nuklearnego i stosunki i rola Iranu w świecie i w regionie. Co Polska chce osiągnąć, przewodniczący Radzie Bezpieczeństwa? No, przewodniczący Radzie Bezpieczeństwa, no przyczyniamy się, uczestniczymy w zapewnieniu właśnie bezpieczeństwa, pokoju w świecie. I to jest główny cel. Działamy na rzecz, jako solidarny członek społeczności międzynarodowej. To jest rola członków Rady Bezpieczeństwa. Oczywiście dzięki temu też działanie Polski jest dostrzegalne, umacniamy swoją pozycję w stosunku do innych państw, te, które nie są w Radzie Bezpieczeństwa, wpływamy na ich kształt tej debaty, na rozwiązania. Innymi słowy, jest to ważna rola. Oczywiście główną rolę sprawują ci stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, natomiast nie stali też mają swoją rolę i rola Polski tutaj właśnie będzie teraz realizowana, zwłaszcza w czasie prezydencji. Przyłączamy się do słusznych rozwiązań dotyczących na przykład Syrii, gdzie domagamy się pewnych działań społeczności międzynarodowej, możemy przedstawić nasze stanowisko wobec agresywnych działań Rosji, przyłączyć się do tych działań. Innymi słowy, jest to ważna rola i otwiera też naszą politykę zagraniczną, naszą wrażliwość na problemy globalne, nie tylko te toczące się w najbliższym sąsiedztwie, czy też w Unii Europejskiej. Jak ocenia pan stosunki polsko-amerykańskie po tej kontrowersyjnej ustawie IPN? Są dobre. Miałem dobre spotkanie z panią Nikki Haley. Ona jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy ONZ, ale zarazem członkiem gabinetu Donalda Trumpa, czyli zajmuje ważne miejsce w administracji. One są dobre. Omówiliśmy też relacje dwustronne. Chodzi o zwiększenie na wymiany handlowej, rozwój stosunków gospodarczych, bo zostało to zauważone już. Zakupiliśmy uzbrojenie amerykańskie, system patriotów. Podziękowałem za obecność Stanów Zjednoczonych, żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, na terytorium innych państw wschodniej flanki. Dzięki Stanom Zjednoczonym możemy czuć się bezpiecznie w Europie. Innymi słowy, te stosunki są dobre, jeśli chodzi o główne kierunki polityki zagranicznej, to, o których mówiłem, które pojawiają się w Radzie Bezpieczeństwa. Mamy podobne stanowisko, podobnie postrzegamy zagrożenia, zwłaszcza ze strony Rosji, i podobne będziemy podejmować działania. Zbliża się wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Czy spotka się z prezydentem Trumpem, czy odwiedzi Waszyngton? Mi się wydaje, że te spotkanie, z tego co się orientuje, ono jest przewidziane ewentualnie na drugą połowę roku, takie dwustronne. Natomiast prezydent Duda będzie tutaj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, będzie przewodniczył ważnej debacie, o czym powiedziałem, to będzie główny cel jego wizyty, a także spotkania z Polonią. Jest to kolejna wizyta prezydenta w Nowym Jorku, co nie oznacza, że nie dojdzie do spotkania też z prezydentem Donaldem Trumpem w pewnej perspektywie. O czym będzie pan mówił podczas debaty o pokoju? No, będę się odnosił tutaj do rozwiązywania konfliktów, do potrzeby pewnej reformy systemu Narodów Zjednoczonych po to, żeby operacje pokojowe były bardziej efektywnie prowadzone. No i właśnie zwraca uwagę, że to główne działanie Rady Bezpieczeństwa to właśnie zapewnienie pokoju w tych różnych wymiarach
Łączy się z tym też przestrzeganie praw człowieka, perspektywy rozwoju. Innymi słowy, no tutaj potrzebna jest mobilizacja społeczności międzynarodowej na rzecz zapewnienia pokoju. Poprzez budowanie pokoju, taka debata właśnie, czy działać przed konfliktem, w trakcie czy po konflikcie. Teraz trwały pokój oznacza, że trzeba działać na wszystkich trzech etapach i dyskusja merytoryczna na ten temat się toczy. Przywódcy państw będą się wypowiadać, ja będę się wypowiadał też w podobnym duchu. Mówiąc o pokoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych używa dwóch określeń. Pokój i stały pokój. Sustainable peace, to jest po angielsku rzeczywiście, no tu chodzi o to, jak zapewnić trwały pokój, czyli wykraczamy poza jedynie działania militarne. Chodzi o to, żeby stworzyć dobre rządy, stabilny rząd demokracji, innymi słowy stały, trwały pokój, to byśmy powiedzieli inaczej. To dotyczy właśnie zapewnienia warunków, żeby on sam się utrzymywał. Prawda? Tutaj to się łączy z budowaniem stosunków przyjaźni z państwami sąsiednimi i tak dalej. No oczywiście Polska myśli, że trzeba przede wszystkim przestrzegać prawa międzynarodowego, zasada nieagresji i coraz częściej państwa dopuszczają się łamania tego prawa, poprzez na przykład Rosja poprzez aneksję Krymu, czy działania w Donbasie, Ługańsku, interwencja w sprawy wewnętrzne innego suwerennego państwa. To są te problemy. Dzisiaj społeczność międzynarodowa identyfikuje zagrożenia dla pokoju. A z szefem polskiej dyplomacji, profesorem Jackiem Czaputowiczem w Nowym Jorku rozmawiała Małgorzata Kałuża i tyle na dziś w magazynie Północ Południe. Łukasz Sobolewski, dziękuję. U nas już za chwilę informacje dnia. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, mówiłam ci, że pralka przecież masz, kup nową, to będzie super. A kup nową, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, 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 nie. Ja się w to wrobić nie dam. Barbara, nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Dlatego ja na początku jakie ważne jest poza słowami ta cała reszta. Nie musisz kupować pakietów płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Sto lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAX to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAX we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zax.org.pl. ZAX od 1918 roku tworzymy i chronimy polską kulturę. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka. 801 440 220. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze jest jedna taka płaszczyzna apelowa, czyli to, co taka prośba, ona jest wypowiedziana. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 22. W różnym, bardzo różny sposób. I ważne jest, żeby w każdym komunikacie były zawarte te cztery płaszczyzny. Czas na informacje dnia. Rzeczowa. Rząd zawarł porozumienie ze środowiskami osób niepełnosprawnych, ale bez protestujących w Sejmie. Minister rodziny Elżbieta Rafalska deklaruje, że cały czas jest otwarta na dialog. Polska rozwiąże problem nowelizacji ustawy o IPN, która ciąży na relacjach polsko-żydowskich, zapewnia wicepremier Jarosław Gowin. Fryderyki w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej rozdane.
Paweł Zieliński, zapraszam. Rząd podpisał porozumienie z częścią grup niepełnosprawnych. Wcześniej przywiozła je do Sejmu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jednak pikietujący nie podpisali dokumentu, bo twierdzili, że nie znają jego sygnatariuszy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówi jednak, że cały czas jest otwarta na dialog. Proszę wskazać takie miejsce, które będzie innym miejscem niż korytarzem sejmowym albo ulicą, żeby rozmawiać. I żeby nie rozmawiać zawsze w świetle Jupiter, bo te rozmowy wtedy są zupełnie inne, tylko żeby rozmawiać czasami w zaciszu gabinetu udaje się wypracować lepsze kompromisy niż w świetle kamer telewizyjnych. Z przyjętych zapisów wynika, że renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyższenie ma nastąpić od września, ale z wyrównaniem od czerwca. Drugi punkt dotyczy ogłoszonego wczoraj rządowego programu Dostępność Plus, a trzeci wprowadza od 1 lipca koordynowaną opiekę dla niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Polska rozwiąże problem nowelizacji ustawy o IPN, która ciąży na relacjach polsko-żydowskich. Zapewnia o tym Jarosław Gowin. Przebywający w Waszyngtonie wicepremier odwiedził Muzeum Holokaustu, gdzie spotkał się z dyrektorem tej instytucji, Sarą Bloomfield. Jarosław Gowin poinformował, że Sara Bloomfield wskazywała na niepokój strony żydowskiej związany ze skutkami nowelizacji ustawy o IPN. Wicepremier zapewnił ją, że celem ustawy była wyłącznie walka z kłamstwami na temat zbiorowej odpowiedzialności Polaków czy państwa polskiego za Holokaust. Wicepremier wyraził przekonanie, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego uspokoi środowiska żydowskie. Mam świadomość, że po stronie Polski jest pewien problem do rozwiązania. Rozwiążemy ten problem. Ta ustawa na pewno nie będzie dzieliła narodów polskiego i żydowskiego. Nie będzie też źródłem kontrowersji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jarosław Gowin chwalił Muzeum Holokaustu za sposób, w jaki pokazuje zbrodnie na narodzie żydowskim. Dla nas Polaków bardzo ważne jest to, że Muzeum Holokaustu pokazuje, że byliśmy jednym z narodów ofiar, pokazuje polskich bohaterów. Podczas wizyty w Muzeum Holokaustu wicepremierowi towarzyszyli minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister zdrowia Łukasz Szumowski i wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Przed Muzeum Holokaustu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydenci Polski i Etiopii stawiają na zacieśnienie relacji gospodarczych między obu państwami. Andrzej Duda i Mulatu Teshome spotkali się w Warszawie. Szczególnym obszarem rozwoju kontaktów handlowych może być rolnictwo i energetyka, gdzie już teraz polskie firmy są obecne na etiopskim rynku. Etiopia to ponad 100 milionów mieszkańców, a do tego szybko rozwijająca się gospodarka, mówił prezydent Andrzej Duda. Jest to bardzo interesująca perspektywa, którą rekomenduję do tego, aby tam myśleć o rozwoju gospodarczym, myśleć o lokowaniu swojej działalności biznesowej. Jedną z rozwiniętych już gałęzi polsko-etiopskiej współpracy gospodarczej jest rolnictwo. W tym afrykańskim kraju swoją montownię ciągników ma Ursus, a jutro szansa przed kolejnym sektorem. Prezydent Etiopii odwiedzi zakłady azotowe w Puławach. Mam nadzieję, że to będzie takie obok współpracy w zakresie maszyn rolniczych kolejne pole, na którym będzie się rysować perspektywa współpracy biznesowej. Oprócz rolnictwa otwarte na polskich inwestorów są branże tekstylna, odzieżowa, farmaceutyczna i przetwórstwa spożywczego, zapewniał prezydent Mulatu Teshome. To, czego potrzebujecie, to jedynie wziąć swoją maszynerię, kapitał i kompetencje. Resztę zapewni nasz rząd. Polska i Etiopia podpisały również list intencyjny o intensyfikacji współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Teatrze Polskim w Warszawie trwa jeszcze gala Fryderyków w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Nominowana w 5 kategoriach Daria Zawiało otrzymała już 2 Fryderyki w kategorii Album Roku za alternatywną płytę Akysz i za fonograficzny debiut roku. Tego się chyba nie spodziewaliśmy. Przejdę po prostu do podziękowań takich szybkich. Bardzo dziękuję Michałowi za wiele lat wspólnej pracy przez dolnemu producentowi, który stworzyłam płytę Akysz. Jesteś super. Dziękuję Piotrkowi Rubikowi, też objął gitarami ten album i swoimi kompozycjami. Za utwór roku uznano Dobry Moment Corteza w kategorii Album Roku Rock. Fryderyka otrzymał zespół Hej za płytę CDN. Statuetka za album roku Hip Hop trafiła do Daco Hemingwaya za płytę Sprycer. Paulina Przybysz odebrała nagrodę za album roku Elektronika za płytę Chodź Tu. 2 jazzowe Fryderyki otrzymał Maciej Obara w kategorii Artysta Roku i za album Unloved. W kategorii Debiut Fonograficzny Roku w muzyce jazzowej uhonorowano Kubę Więcka, a za całokształt osiągnięć artystycznych uhonorowani zostali już Złotymi Fryderykami Andrzej Dąbrowski oraz pośmiertnie Zbigniew Wodecki.
Czas teraz na prognozę pogody. Przed nami pochmurna noc z przelotnym deszczem. Pogodnie jedynie na południu. Temperatura od 7 stopni na północy, 9 w centrum, do 10 na południu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr słaby i umiarkowany. Na północy porywisty. Środa będzie deszczowa. Miejscami zagrzmi, a podczas burzy może padać grad. Słonecznie jedynie na południu. Termometry pokażą do 12 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum. Najcieplej na południu, tam nawet 25 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i silny, zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Czas na kolejną godzinę wieczoru w Polskim Radiu 24. Liverpool prowadzi już z bramą 4-0 w półfinale Ligi Mistrzów na Anfield Road. Więcej o sporcie, więcej o tym spotkaniu w Kronice Sportowej, która na naszej antenie dziś po godzinie 22:30, a wcześniej, bo już teraz, premierowe spotkanie z Igą Niewiadomską i gościem w nowej audycji na antenie Polskiego Radia 24. O to, żeby zostały z tymi głośnymi dziećmi i my nie do supermarketu czy głębia do wyprzedaży, ostrości, ale do parku, tam gdzie jest cisza. Dobry wieczór Państwu, mówi Iga Niewiadomska. Bohaterem naszej pierwszej audycji z cyklu Głębia Ostrości będzie amerykański fotograf Ansel Adams. A Państwa i moim gościem, z którym porozmawiam o pracach tego wybitnego artysty, jest Iwona Cór, laureatka prestiżowych nagród z dziedziny grafiki, autorka wystaw, absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Witam Panią. Witam serdecznie. Ansel Adams jest wciąż niezwykle popularnym fotografem, mistrzem fotografii, gigantem fotografii. Pozostawił po sobie wiele książek, był wybitnym wykładowcą, często cytowany. Być może, jeśli nie wszyscy z Państwa znają to nazwisko, to być może kojarzą jego pracę, czarno-białe, szczególnie te z lat 20., 30. i 40., pokazujące krajobrazy amerykańskich parków narodowych. Stąd kojarzymy właśnie Ansela Adamsa. Miał zostać pianistą. Jego droga życiowa miała być zupełnie inna. Wybrał fotografię, być może dlatego, że był dzieckiem chorowitym. Tata postanowił kupić mu aparat fotograficzny, bardzo popularne wtedy takie małe aparaty Kodaka. I Ansel zakochał się w fotografii, zakochał się też w amerykańskiej przyrodzie, między innymi w parkach narodowych. Jego pierwsza wyprawa z rodzicami to był Park Narodowy Yosemite. No ale jego mama mówiła: słuchaj, musisz zostać pianistą. Bycie fotografem nie jest dobre. Fotografia, aparat fotograficzny nie jest w stanie pokazać ludzkiej duszy. Ansel został jednak fotografem i całe swoje życie udowadniał rodzinie, że jednak fotograf może pokazać ludzką duszę, że sztuki wizualne mogą pokazać coś, co nie jest tylko materialne, realne i namacalne. Czy pani też tak odbiera tę pracę? No, jak najbardziej. I tutaj Ansel pokazał nam, że potrafi skraść tą ludzką duszę, aż do jej, że tak powiem, trwali. Jak pokazuje doświadczenie sztuki wizualne i sztuki oparte o odbiór muzyczny, mają bardzo wiele paraleli. To znaczy pojawiają się tam takie zjawiska jak rytm, jak kompozycja, jak walor, jak patrząc na sztuki wizualne, na obraz, na fotografię, na grafikę, no widzimy skalę szarości, widzimy skalę brzmienia, widzimy rytm, uderzenia, gęściej, rzadziej, drobniej, szybciej, wolniej. Bardzo często czujemy obraz poprzez muzykę i muzykę poprzez obraz. Właściwie to są takie dziedziny w dużej mierze bardzo tożsame. I wydaje mi się, że w zasadzie możemy tutaj mówić bardziej o pewnej wrażliwości. To, że ktoś jest otwarty na doświadczenie dźwięku, często pomaga też rozwijać takie wrażliwości, które gdzieś są podszyte doświadczeniem obrazu, czyli tym, w jaki sposób on patrzy. A Ansel potrafił patrzeć bardzo szeroko. I patrzył tak, że zadziwiał swoich współczesnych.
Ten przełomowy moment w jego karierze wydarzył się, proszę Państwa, 91 lat temu. Dlatego, że w roku 1927 podczas jednej ze swoich wypraw właśnie do Parku Narodowego Yosemite on zobaczył niezwykły przyrodniczy fenomen, wysoką granitową skałę i postanowił zrobić jej zdjęcie, ale tak, żeby zwizualizować swoje emocje, swój ten wewnętrzny świat przełożyć na to, co my po latach czy jego współcześni zobaczą. I to mu się świetnie udało. Z wielu powodów tak zrobił. Był między innymi wirtuozem techniki i założył to, wydaje się dzisiaj z naszego punktu widzenia banalne, w latach 20. tak nie było, założył na obiekty nasadkę z czerwonym filtrem. I mimo, że zdjęcia były czarno-białe, to jednak niebo, które zobaczył poprzez ten filtr, spowodowało, że on rzeczywiście potrafił oddać swoje emocje. Pani grafiki też oddają emocje, też jest wiele takich elementów w czarno-białych grafikach, które pani tworzy, które są w stanie pokazać emocjonalność tych prac. Mam teraz w głowie takie dwa wątki. Jeden wątek związany z naszym dzisiejszym bohaterem jest taki, że przede wszystkim zdecydował się tworzyć w technice czarno-białej. Było to odpowiednie w owych czasach, ponieważ my musimy się przenieść w takim wehikule, kapsule czasu i uświadomić sobie, że w XIX wieku ta fotografia, nastąpił taki wspaniały wybuch. To była dziedzina bardzo nowoczesna, tak jak teraz te najbardziej nowoczesne drukarki, ale służące też na początku przynajmniej do dokumentacji, jak się wydawało przy wynalezieniu fotografii, a potem zamieniła się w sztukę i to Ansel Adams między innymi udawali. Właśnie to chcę rzec, że początkowo fotografia w takiej zasadzie dziedziny służebnej wobec pokazywania ujęcia, pokazywania osób, które lubiły być, że tak powiem, osobami eksponowanymi, przeistoczyła się w sztukę, taką sztukę przez służebkę. I Ansel Adams bardzo umiejętnie użył takich narzędzi, które akurat w danym czasie były mu dane. To znaczy przede wszystkim użył swojej olbrzymiej wrażliwości. Zachęcam Państwa, żebyście zobaczyli to zdjęcie, bo ono ma bardzo dużo wątków, które są gdzieś zaszyfrowane. Przede wszystkim patrzymy na obraz, który jest krajobrazem. Niby nic, ale nagle rozwija się przed nami wspaniała kompozycja, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, te granitowe góry, one iskrzą się takim dźwiękiem jakby poprzecinanym drobnymi igiełkami, czarno-białe. Ja tylko powiem Państwu, że na stronie internetowej Polskiego Radia w zapowiedzi naszej audycji można zobaczyć zdjęcie. Kto z Państwa może, to zapraszamy, jeżeli nie, to być może później. Zdjęcie z 1942 roku, The Tetons and the Snake River. Bardzo ważne i charakterystyczne zdjęcie dla Angela Adamsa, gdzie strząsi imieniem, mimo czerni i bieli, właściwie kolory. To nie jest banalne piękno, to co tam widać. Tam są poukrywane tony, to są te dźwięki, które są pośrednie. W tym jest zawarta symfonia dźwięków, tak bym to chyba nazwała, bo poniżej gór, które są właśnie takimi tytanami, prawda, widzimy okalone ciemną linią drzewa, a pomiędzy tym ten wąż, który się wije, który ma rzekę, czyli rzeka, a w zasadzie patrząc naszym współczesnym oczem, to jest jakby autostrada wiodąca jakby wprost w tę górę, a nad górami bardzo ciężkie niebo. Właśnie to ciężkie niebo jest efektem zastosowania tego efektu fotograficznego, ale ono też dowodzi, że ten nastrój, jakby wychodząc z takiego nastroju delikatnego, pejzażowego, on zaczyna narastać, on zaczyna nas
nastawiać w stronę czegoś takiego trochę złowieszczego. Jest dramatyzm w tym. Jest odpowiedź o tym, co pani opowiada. Mam wrażenie, że jak wyobraża Kaspara Friedricha gdzieś, gdzieś w oddali czeka ten, ten Bóg, który może ma nawet taką karzącą dłoń, nie wiem, ale no tak jak mówię, w tym niebie może więcej się czaić niż, niż w tych tytanicznych górach, tych przepięknych, gigantycznych, które górują nad bijącą się błyskotliwą rzeką. To zdjęcie, które mogą Państwo oglądać na stronie internetowej Polskiego Radia, znajduje się w kosmosie, właściwie taki skrót myślowy, ponieważ w roku 1977 roku to zdjęcie Anzela Adamsa zostało wybrane jako jedno z ponad setki zdjęć dokumentujących życie na Ziemi, dokumentujących kulturę na Ziemi, dokumentujących nas samych, i to zdjęcie właśnie zostało wysłane w kosmos. Na płycie zawierającej informacje o Ziemi. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek odkryte będzie powodem do naszej dumy. Ziemian, którzy mieli tak piękne krajobrazy, to zresztą był jeden z powodów, dla którego Adam stworzył, dlatego że zdjęcia, o których mówimy, są piękne, ale zdjęcia te powstawały na zlecenie. Trwała wojna. Amerykanie chcieli pokazać w ten sposób trochę propagandowo, jak piękny mają kraj, jakże ważna jest walka o niego, właśnie o zachowanie niepodległości. I Ansel Adams został wysłany przez amerykański rząd, żeby dokumentować właśnie to piękno. Nie walczył na froncie, walczył inaczej. Zarzucano mu po II wojnie światowej, że podczas kiedy inni fotoreporterzy, tacy jak powiedzmy Robert Capa, czy inni jego koledzy byli gdzieś tam w trakcie walki, dokumentowali życie i byt taki właśnie wojenny, on stworzył w parkach narodowych, ale on mówił, że to jest tak samo ważne, bo pokazuje ten majestat, dla którego nie warto toczyć wojen. No tutaj odkrył taką swoją prawdziwą twarz, to znaczy odkrył swoją naturę twórcy. Nie ma nic mocniejszego i silniejszego, ponieważ artysta tworzy z potrzeby tworzenia i widocznie tak szeroko go ujął ta przestrzeń, ten widok, ten krajobraz, że no to było silniejsze. W zasadzie zdajmy sobie sprawę, że na tym zdjęciu nie ma człowieka. Tam nie ma istoty ludzkiej, skoro taki obraz istnieje w przestrzeni kosmicznej, to gdzieś to oko jest za tyłu ukryte, oko artysty, autora. Ansel był w pewnym momencie stał się bohaterem narodowym, amerykańskim bohaterem narodowym właśnie przez swoją pracę. To dzięki niemu między innymi parki narodowe stały się właśnie takimi, jakimi je teraz znamy. Być może, gdyby nie te piękne zdjęcia Ansela Adamsa, zostałyby zabudowane. Ja używam tego słowa piękno, ale powinna chyba bardziej powiedzieć piękno widzenia, bo on widział rzeczy, które być może z naszej perspektywy, ja wrócę tutaj do wątku, które poruszałyśmy, wydają się banalne. W dzisiejszej sztuce, która jest pełna pokazywania może często destrukcji, czy rzeczy, które eufemistycznie powiedziałabym, uznajemy za brzydkie. Tutaj on pokazuje coś, co z perspektywy naszej może się wydawać banalnym, a takie nie jest. Tak. Ja bym nawet użyła takiego sformułowania piękno patrzenia, bo szanowni Państwo, to jest to, co my widzimy jako twórcy, a drugie to jest taki list do Was, to jak Wy patrzycie na naszą twórczość, jak odbieracie, prawda? Czyli jak Wy patrzycie na tą naszą wrażliwość. Wydaje mi się, że dzisiaj miałam taką refleksję, że sztuka jest oparta o takie poczucie, żeby w zasadzie dotykać, czy żeby zaciekawiać, żeby poruszać. Może z tego powodu ta sztuka w dzisiejszych czasach jest taka szalenie
no, turbistyczna, w sensie bardziej brzydka niż ładna, że my troszkę cofnęliśmy się do czasów średniowiecza i tak jak Biblia Pauperum, te obrazy nas otaczają zewsząd, żyjemy w czasach kultury obrazowej. Potrzebujemy innych bodźców być może. Potrzebujemy bodźców, które trochę nas wypychają z takiej strefy bezpieczeństwa, prawda, komfortu i jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na obrazach, które przykują naszą uwagę na 3 sekundy. I to jest trochę okrutne, dlatego że to, na czym my pracujemy latami, to jest kupienie tej waszej uwagi na 4. My artyści, tak. My kupujemy od was na 5 sekund. Słuchajcie, jaką ja miałam refleksję, jak pojechaliśmy do muzeum, w którym między innymi były prace Vermeera, wybitnych artystów, wielkiego kalibru. Były prace gigantyczne, przeskalowane, nowoczesne, z użyciem wielkiego, pięknego, impulsyjnego koloru. Podczas gdy no, cała masa osób stała przed tym Vermeerem i no, była jak zahipnotyzowana. On ich kupił po prostu, płacąc swoją wrażliwością. To jest niesamowite, że nie musiał przeskalowywać. Był geniuszem jakby w swoim wymiarze, że potrafił takim swoim własnym środkiem no, przekazać nam, napisał do nas list, który szedł na niestety, tak, tyle set lat. Zazelem Adamsem prawdopodobnie jest tak samo. Jego prace są nadal bardzo cenione. Rekordy padały w roku 2010 w domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku, kiedy jedna z prac Ansela Adamsa została wylicytowana za kwotę 722 tysięcy dolarów. Kiedy on tworzył i zmagał się z życiem, nie myślał na pewno, że będą tyle warte. Przypomnę też, że miał sponsorów, ale pracował dla magazynu Life, dla magazynu Fortune, robił reklamy, portrety, architekturę. No wszystko to, żeby móc oddawać się swojej pasji, która nie była do końca dobrze płatna. Za pierwsze portfolio otrzymał 3000 dolarów, co w porównaniu z tą kwotą, o której wspomniałam wcześniej, a właśnie takie sumy osiągają te jego prace, kilkaset tysięcy dolarów, rzadkie prace, które są które były wydrukowane przez niego za jego życia. No to też ma znaczenie. Tak, to są szalenie na takie podobne zjawiska w przestrzeni fotografii kolekcjonerskiej i w przestrzeni grafiki. Tutaj możemy znaleźć paralele, w tym sensie, że musimy bardzo dokładnie opisywać nakład, musimy opisywać wielkość, musimy opisywać, w jakiej przestrzeni czasu te prace powstały i czy są wykonane poprzez artystę, prawda? Fotografii to ma szalenie olbrzymie znaczenie. Inną rzeczą jest taka sytuacja, gdzie możemy sobie to wyobrazić, że fotografia zrodziła się na potrzeby powielania, czy też była dziedziną niewielkiej sztuki, tylko na początku rzemiosła, kiedy w Paryżu przedstawiano wynalazek Louisa Daguera, słynny dagerotypy. W uzasadnieniu tego wynalazku we Francuskiej Akademii Sztuk mówiono, bo to będzie dobry materiał, żeby uwiecznić hieroglify na piramidach, żeby wszelkie takie przejawy architektoniczne i inne ludzkiego życia dokumentować jako dokument. Robiono zdjęcia, żeby potem malować na podstawie zdjęć, czy tworzyć litografię, czy jakiekolwiek inne dzieła sztuki. Rzeczywiście fotografia stała się sztuką, może bardziej ona stała się sztuką na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych, ale tam nie mówi się i nie kwestionuje już tego od wielu, wielu lat. No, Polska w tej dziedzinie uczy się, jak sądzę, i mamy duże pole do działania i do popisu. Natomiast istotne jest to, że ta dziedzina wrosła do rangi sztuki i musimy
tutaj, szanowni Państwo, jakby pochylić się nad tym, mieć świadomość, że to jest dziedzina, która w jakimś sensie też jest bardzo elitarna. Te materiały, które jeszcze do niedawna były szeroko powszechne i no niemalże każdy z nas miał powiększalnik w domu, to po prostu odchodzi do lamusa. Tego prawie nie ma. To samo, to zjawisko pojawia się w mojej dziedzinie, gdzie mam jeszcze prasę litograficzną, kamienie litograficzne. Uprawiamy techniki druku wklęsłego, wypukłego, tak jak heliograwiura. Prawie nikt już tego nie uprawia. Słuchajcie, to jest po prostu dotknięcie, tak jakbyśmy złapali kogoś za rękę i trzymali 100 lat dawniej, prawda? No to ma po prostu niesamowity dźwięk. To ma taki dźwięk, jakbyśmy uderzali w stary dzwon. Tym bardziej to jakoś porusza. Poza tym zdajmy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach, nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że żyję w takim szalonym